Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Borderlands Pre-Sequel. Jest ze mną gdzieś tutaj Esu, jest Esu, Esu, cześć, co robisz? Co robisz ze moimi plecami? Witamy ponownie. To, co ja robiłem, niech zostanie moją słodką tajemnicą. Dobrze, póki nic mi się nie stało, bo chyba nic mi się nie stało, może tak być. Słuchajcie, wchodzimy do biura burmistrza, to jest burmistrz, nie? To jest burmistrz tego miasta. I najwyraźniej jesteśmy tu po to, żeby go aresztować. Tak, zaraz dostanie gonga na twarz za swoje karygodne zachowanie. The Merif. Mayor and Sheriff. It sounded better in his head. Tekst. Dobra, czas go okraść. O, ma swojego klopa, zobacz jaki bogacz. Ile książek? Gdzie ty jesteś? Tutaj. Tutaj w klopie. Patrz. Lubi czytać podczas kupy. Albo ma problemy ze stolcem. Ma problem z jelitami. Bo się wybuchła mu głowa, ale nic mu się nie stało. Dziwne. Trochę chamsko. Wow. Zabiję go. Wow. Ej, strzały Jacka działają. No. Ty, ale faktycznie jest mega brutalny ten Borderlands. No zobacz, poprzednie takie wykonał krwawe nie były, nie? Koleś już był bezbronny, nie mógł strzelać, nie miał amunicji. No ale w sumie strzelił dwa naboje. No żadny nie trafił. No to już jego wina, nie? Chodźmy stąd. Okej. Czyli przyjmujemy to miasto. Znowu jedziesz na wstecznym, nie? Co mówisz? Odwróć się do mnie. Jezu, tu masz oko z tyłu. Ja mam oko z każdej strony. To jest przerażające, bo właśnie jedziesz przed siebie, a mi się wydaje, że gapisz się na mnie cały czas. Bo ja zawsze ciebie obserwuję, Kamil, zawsze. Mam nadzieję, że z troski, a nie pożądania. Lecimy do Springs. Cokolwiek. Rozmowy wywalone. Tam fabuła. Kogo by to interesowało? Właśnie, w takiej grze. Może widzów, ale to nie jest takie ważne. Ej, swoją drogą, ja w zeszłym odcinku... To informacje bardziej dla widzów, tak? W zeszłym odcinku zmieniłem w końcu tekstury na haje z lowów. Bo jej, to wyglądało tak tragicznie. No. Chciałem po prostu wyjaśnić dlaczego... Ej, znowu strzelało oko. To co, gdzie teraz? Może było zadanie, a to wciąż to. Mamy dobra. Iść do Springs. Do Springs się schodziło... Wydawało mi się, że ona tam wcześniej... O dobra, tutaj. Jest jej biuro. Hello, baby. Hello. Hello. Kolejne echo u niej leży. Okej. Okay. I shot o, mamy zadanie z difficulty tough. Dostaliśmy trofkę. Trofkę? No, I shot the Merif. Ty to lubisz trofki, co? Steamowe są bezużyteczne, niestety. W sumie, aha, bo ty na PlayStation zbierasz. Tutaj jest jeszcze jedno zadanie, które przydałoby się wziąć, ale nie wiem gdzie, na dole, na górze? Wygląda jakby było na górze. Nie, w sumie na tym poziomie Esu. Przecież tu jest, czemu nie wlazłeś do budynku? Prawie spadłem. Jest Nurse Nina, to jest ta gruba Leia. Leia solo. Gruba Leia? No, ze Star Warsów. Tak. No tak, racji. Chciałem, że gruba Leia to jest jedno słowo. Gruba Leia. Na grubsze dziewczyny takie słowo. No dobra, to dała nam to. Makarena, tak? Ale mamy... Czekaj. A może ja jednak pójdę do tego dealera, co tam sprzedaje za ten Moonstone te fajne rzeczy. Ja bym sobie to kupił. Esu, ty masz tak bardzo w dupie, co ona mówi, nie? You take drill now. Drill. Yes. O czym ona mówi? Gruba Lejo. Dobra, get drill, no, drill. Fajnie, ale czekaj, nie wiem czy chcemy to robić. Nie, bierz, na razie z nim pogadamy. Yes, drill. Yes, drill, dawaj. Dobra, tak. Idziemy. Wow. Słuchaj, mamy główne zadanie na 12 level, to znaczy, że nie możemy go zrobić. Bo wiesz? My mamy a nie możemy czy nie powinniśmy? Nie możemy, bo nie damy rady. Aha, czy nie powinniśmy? No dobra, ja trochę się zgadzam, spoko. To zróbmy coś tam pobocznego. Musimy coś pobocznego zrobić, żeby tylko levelek podbić. Okej, okay, to markuj tam to, na mapie. To zróbmy to. Bunch of Ice Holes się nazywa. Śmieszna nazwa.
Okej, okay, i tu musimy coś pozbierać. Go to the Frozen Gulch. Widzisz, są trzy aż ten. Trzy miejsca, gdzie można się dostać do Frozen Gulch. Bo to są pewnie travel pointy. Widzisz? No tak, to są travel pointy. W końcu możemy ich używać. Tak, Esu, możemy. Dawaj. Czekaj, gdzie mamy się dostać, mówisz? Do Triton Flats. Dobrze. On my way! Jezu, jak to nam życie ułatwi w końcu. No. Ja nie pamiętam, jak to marzyłem jak było. Marzyłem o tym, naprawdę marzyłem o tym. Nie pamiętam, jak to było w poprzedniej części. Czy od początku można było używać travel pointów, czy one faktycznie też się odblokowały z czasem? Później, tak samo jak auta. Dostałem 44 dolki za samo dostanie się tutaj, co wydaje mi się turbo dziwnie. Ej, zobacz, są trzy zadania w ogóle do zebrania tutaj. Tak, tak, ale no nie wiem, no jak chcemy, możemy zebrać. Bierzesz pojazd? Dobrze. Jak będzie wszystko po drodze, to zbierzemy. Boże. Nie wiedziałem, czy ty patrzysz w ogóle pod koła, czy nie. Ej, tą minimapkę ja bym bardzo chciał troszeczkę oddalić. Jak myślisz, to jest... Esu? Uda się. Się udało. O, no chyba dobrze jednak, że tu spadliśmy. Myślisz? Ciekawe. Ciekawy kanion. To bardzo ciekawy kanion. Chodźmy tu. Może rzucę okiem na mapę na wszelki wypadek? Tak, ej, tak, dobrze, mamy tu iść. Zaparkowane. Zajebiście. To jest Frozen Gulch. I to zadanie jest na difficulty tough, więc tu możemy mieć problemy. Lubię problemy. You were quick, gay, very cold and have nasty creatures. Drill. Lecą za tobą te Rashidy. Te latające? Tak, tak. O, tu coś już jest, a no nie, odbiły do ciebie. Polały mnie totalnie. Dobra. Znowu, ej, naprawdę, one są jakieś te palone na ciebie. No, one zawsze na mnie, no. Mam normalnie pistolet na flary. Kurde, one są twarde, stary. No bo mówię, że całe zadanie jest na difficulty tough, więc może być trudno. Ja myślę, że będzie bardzo jest trudno. Jest jeszcze badass. Więc w ogóle. Moonstone! Moonstone! O ty. Okej, okay, no. I co tu trzeba zrobić? Tu już coś się dzieje. Tu już się coś zadziało. Okej. Okay. Pick up ice chunk. Musimy jakieś ice chunki znaleźć. No to pewnie są, myślisz, że są tutaj w środku? Nie wiem, ale tutaj jakieś bąble rozwalam. One są gdzieś tutaj na całym tym. Uważaj, bo jestem ten trzyoki wielki latający. O kurde. Trochę sztos. Ile to ma życia? Ja pieprzę. No, dokładnie. Silny jest. Leży? Nice. Jest. Dobra. Robimy mojego tego, super power. Na pewno? No już użyłem. Nie wiem co zrobił, bo w sumie wszystko jest losowe. Minion Burning Bright się nazywa, więc chyba miniona dało mi po prostu. I level up. Znalazłem skrzynię, ale gdyby było coś ciekawego, to ci będę wołał. Ja z tego ice shrinki. W sumie dobra, jest trochę kosztowne. Więc warto zabrać ze sobą. W ogóle muszę posprzedać w końcu broń. Kill Cryo Sugords. A i te chunki trzeba znaleźć i w ogóle nie wiem jak to znaleźć. Masz jakiś pomysł? Zaraz ci Esu pomogę. Tylko muszę Q znaleźć na klawiaturze, bo już zapomniałem gdzie jest. Okej. Okay. Jest jeden. Masz? A jak to wyglądało? Bo na... Takie długie dildo, no. Nie wiem jak ci to inaczej opisać. Długie dildo. No. Nie zabijamy tego czegoś? Co? Znaczy można zabić. W sumie to jest jako opcjonal. No właśnie, więc come on, zróbmy to. Come on, zróbmy to. Zróbmy to, ja szukam dildo. Jest ciężko. Dobra. 10 level. Dobra, to chyba jest na górze, nie było tam na górze nic? Nie, no były skrzynie tylko, ja mówię, nie wiem jak to wygląda, Esu. A jaki kolor chociaż powiedz? Taki lodowy. Lodowy, jak taki to tutaj? Długi baton taki. Taki jak rakieta wygląda trochę leżąca. To tu leżą, nie wziąłeś, nie wiem czemu. Czemu tego nie wziąłeś? Mamy full health'a. Nie wiem, idę na dół poszukać. Powinno, jak podchodzisz, to powinno się zrobić taki...
No ten taki... Ten taki rąb na mapie powinien się pokazać, że to jest to. Nie wiem, jak inaczej ci to pokazać. Powiedzieć. Mamy podnieść drilla. Drill jest pewnie... No, to jest podłużny. Ale może niekoniecznie on musi być na lodzie. No, ale drill jest tutaj, tak? No tak, ice drill. Masz? Dobra, o, mam. No, udało ci się. No, on tu leżał na cały czas. Czanki. Aha, bo właśnie, no, czyli place drill ice i drill. Czanki to są dwie różne rzeczy. Tak, dobra, ja go mam przenieść teraz tam. Dobra. To ice chunky muszą być w takim razie na lodzie. Nie ma innej opcji. No czekaj, może ten drill to wygeneruje, tylko że tu już jedno podniosłeś. No właśnie, jedno podniosłem, ale może on właśnie faktycznie zrobi kolejne. To ma sens? Wiesz co, to co ty mówiłeś wcale nie jest opcjonalne, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, kurde, że musimy to zrobić. Paś tam wierci, ale nie no, na stówę musimy to znaleźć. Bo czemu tego na lodzie nie ma, bo ja to na lodzie znalazłem. To idę szukać dalej na lodzie. Może to jest w ścianach gdzieś. Kurde, takie szukanie, nie? O, powiem ci, że... Aha, bo to jest skrzynka. Żebym ja widział to pierwsze... Czekaj, może jak rozwalę lód. Nie. No, też pomyślałem, że to może być pomysł. Okej, jest. Czyli faktycznie zrobiło to, no. Drill zrobił, tak? Tak. Czyli pewnie teraz podniesiemy chunka i przeniesiemy drill w inne miejsce. Widzisz takie dildo? Tak. Dobra. Dobra, czyli drill teraz przenosimy w inne miejsce. Okej, okay. Czyli trzeba biorę go i tam. Nice. Dawaj. I czekamy. Wow. Krew? Co tu się dzieje? Będzie boss. Monster. On tam spał. Przepraszam. Kamil, uciekaj. Wow. Jebaniutki. Wygląda normalnie. Idę na górę, będzie mi go łatwiej zabijać z mojej broni. Tylko najpierw... Kasa. On jeszcze ten, rodzi te swoje dzieci. To w takim razie ona chyba. Tak. Jest odbijanie się tu od szepki krawędzi, jest tak spartolone znowu. Co, schodzi? Szybciutko schodzi, możecie. Dobrze, koniec. A, to fajnie, że zdążyłem wleźć na górę. Po prostu rywalka. Czekaj, doskoczę tam do ciebie? Nie wiem, to można na dół na pewno zejść. Nie! To powinno być. Ice chunk. Ja, w ogóle ice chunkę nie podnieśliśmy, właśnie. No, podnieś. To dobrze, tu jestem. Drilla też mam zabrać. Wow, to wygląda jakby było tajne przejście. Poda, nie ma przejścia. Poda. To prawdopodobnie była jego kanalizacja, gdzie spływały jego odchody. To co teraz? No mamy podniesienie z drilla, który jest tam właśnie koło ciebie. Kołem. I lecimy na górę, spadamy stąd, zrobione. To za dziwne zadanie. Naprawdę dziwne zadanie. Alright! Right on! Nie było takie straszne. Ice, albo albo dajemy claptrapowi, albo dla... Bo dla Niny. Robimy. Claptrap to jest taki biedak z pustkowia, a Nina... Ninie się wiedzie, to widać po tuszy. I ona mieszka w Concordii, więc come on, proszę ciebie. A skąd wiesz, może je rakotwórcze żarcie. I długo nie pożyje. Dobra, cofamy. Okej, okay, może zróbmy jakieś jeszcze zadania tutaj. Jasne, może jestem nie, za. Nie ma sensu wracać. Jesteśmy na... w tym momencie gdzie? Na Triton Flats jesteśmy. O, to super. Dobra, tutaj. Kurde. Fajnie się po tym jeździ. Zobacz! Drogowie! Gonimy! Co to zrobiłeś? Oni są! Tu są! Nic nie widzę! Jakbyś stanął, byłoby mi wygodniej. Dalej, strzelaj na niego. Próbuję! Zniszczmy go! Czuję ból. Taki jak ja czułem. Dobra, myślałem, że go wywalimy tam.
ta walka. Jest! Wow. Padł! Dobrze, jeszcze tylko te latające musimy zniszczyć. Wybuchły na głowie, tak było głośno z tym wybuchem. Trzymasz się? Zasadzili. No dobra, i co tu się dzieje? Pick up assembler line cage. Słuchaj, to gdzieś tutaj. Wiesz, że lata nad głową coś wielkiego? Weź to. No dobra, ja to wezmę. Okej, okay, mamy. Co dalej? Yeah, zabity. Bierzemy to zadanie, Kamil, tutaj stąd, czy tak, nie? Tak, jasne, że bierzemy. Skoro i tak musimy nabijać level, to proszę ciebie. Siema. Jakąś broń możemy od niego dostać. To jest dziecko w ogóle, dziecko mechanik. Wygląda jak syn tego pijaka z... Czy przyjechałeś go? Pijaka, tak, zobacz. Boże, Jezu. Dobra, wziąłem go do auta, jedziemy. Jest człowiekiem samochodem. Pan samochodzik. Pan samochodzik. Ale, oglądałeś pana samochodzika kiedyś? Czekaj, to jest tutaj. A to jakiś racing, robimy racing? Racing może być ciekawy. Tak. Gdzie, czy, stój, racing. Stój, bo wysiadłem. No i dobrze, bo musimy wziąć nowy samochód, który się nazywa Moon Buggy. Moon Buggy. Czy to w ogóle? Co? Another player. Another player, więc ja nie mogę. Wow, tu jest w ogóle Oscar. Dobra, będzie chyba leciała ten. Minuta 50. Wsiadaj. Czekaj, nie mogę. Wsiadaj szybko. Nie mogę, Esu, chwila. Zaraz czas będzie szedł, szybko. O, już mogę. Dobra, lecimy. Dobra, i gdzie mamy lecieć? O, ten. Dobra, dawaj na niego. Mamy go zniszczyć, czy co? Chyba tak, dawaj. No to szybko poszło. Dość szybko. Okej. Okay. Porównanie z tym pierwszym? Wait at the starting line. Słuchaj, starting line. Gdzieś tu za nami. Ja widzę na mapie. Kocham prowadzić. Okej. Go! W drugą, już jesteśmy. Nie, nie jesteśmy, jeszcze nie leci. A, faktycznie. Okej. To jest starting line. Musisz tam stać. Właśnie próbuję, ale nie mogę wykręcić. Co ty robisz? Leci jakiś potwór z Morrowinda. Dobra. Jesteś pewien, że w tą stronę? Z tyłu potwór, strzelaj do niego. Ale jest duży. Zanim on zginie od moich strzałów, Esu, troszkę minie. Okay. A może zdążę? Zdążyłem? Nie zdążyłem, kurde, na żlecie jest. Nieważne, ale weź mi... Ja go zabijam. Zabiłem go. Esu! Co to kurwa miało być? Byłem pewien, że tam prowadzi droga. Po prostu nie wierzę. $89 mi wisisz. Ej, a ja 180, czemu? Bo ja zabiłem. Bo masz więcej. O, no tak, racja to. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz! Ale czemu leci już ten? Czas leci. No leci, przecież na dobierze będzie w wyścigu. To do dupy. Dobra, zmieńmy to. Pop racing. Dobra, lecimy do Concordii. Musimy się przenieść gdzieś. Gdzie jest najbliżej? O, no, akurat masz tutaj. Na mapie pokazany. No. Maszynowni? Tutaj. No nic, fajny był wyścig, na pewno jeszcze do niego wrócimy. No, był super. Niezapomniane wspomnienia. Concordia. Fajne widoki. Czyli co, idziemy oddać maszynkę, tak? Kontynuować główne zadanie, bo już możemy. Dobra, ale rozumiem, że możemy iść oddać to zadanie, które... Ta, dajmy to tej, co się powadzi grubej Bercie. No, to chodź, tam. to chodź. Gdzie ona jest? Jest tu. A, tutaj. Nina z tutaj. Jab and Go. Tutaj przyjmuję. Idziesz? To ona daje? Co za wieki, jakieś pigułki? O, no niebieską okay. Broń stary nam daje. Co ja dostałem? Pan narzekał. Nina joke at you. You squeezed Nina out, ale ohyda. Czy ja mogę u niej sprzedać broń? Nie mogę, nie? Mogę. Hej, mogę. Lol. Możesz? Mogę. Wow, dziwnie.
Fajne, ale nie chcę tego. Dobra, to możemy robić główne zadanie w sumie. Czekaj. Ja nie mogę. Owszem, możesz. To ja posprzedaję w takim razie. Ja też. Jakie przyjemności tutaj, fajne rzeczy. Wow. Mam broń na level 11, czaisz? Aha. Przebito. To sobie sprzedamy. Fiolety, fiolety. A to jeszcze sobie zostawię, bo w sumie nie wiem, może będę chciał z tego korzystać. Dobra. Dobra, na koniec świata jeszcze dalej. Zadanie takie czy co? No, do zadania. Czekaj, o skitsy ja mam jeszcze do sprzedania przecież. Czemu ja nie sprzedaję tych rzeczy, tylko broń? Dobre pytanie. Personal item, tots and stuff, co to jest? To jest Halo, jakieś do zapisywania różnych rzeczy chyba. Ale w sumie zobaczę, o ja sobie badam, ranki rozdał w takim razie w tym momencie. O kurde, nie mam ani jednego, super, o ale skip points mamy. Rzeczy wyposażone i oskity. Max slam damage, ale nie używam slam damage, to ja nie chcę. Blenderów? Ja nie slamuję, ty też zresztą nie slamujesz. Może powinniśmy, bo to wygląda na to, że jest całkiem istotny element tej części gry. Co takiego? Slamery, no w sensie skaczesz i slamiesz. Skaczesz i slamiesz. Słyszysz to z daleka? A, no tak, tak. No, to może być naprawdę dobre. Spróbujmy czasem tego używać. Ja o tym zapominam niestety. Okej, lecimy. Do waypointa, po lewej stronie. Get to the Stringray. Go to Stringray Garage. Get to the choppa! Triton Flats, znowu. Kochamy Triton Flats. To nasza miejscówka, tam rządzimy. Tam rządzi nasz gang. Tam są przykre wspomnienia, Jesu. O, to może zrobimy ten, w moim odcinku wyścig. Dobrze, będziesz miał okazję naprawić krzywdy wyrządzone nam tu wszystkim. Bierzemy auto? Bierzemy, nie? Naprawić błędy. Bierzemy. Możesz prowadzić. Skin type, deploy. Teleport, o, dobra jest. Dwa wziąłem przypadkiem. Kurde, dwa wziąłeś. No. Ja do Gunnera wsiadłem. Czekaj, jakie mam tam jechać? Esu! Aha, dobra, mostem i tam. Zupełnie inną stronę. Uuu, okej. Okay. Most jest stronę. Tu. Przez most musimy przejechać. A więc przez most! Ku przygodzie! Most jest tu. Pora na przygodę. I gdzieś tu jest zadanie do podniesienia. Jedziemy podnieść zadanie, czy nie? Nie wiem, czekaj. Zamarzam tutaj. Po co, bez sensu. W ogóle nie wiem, jak stąd wyjechać. Lol, jestem przy... Stary, jestem taki zagubiony. Biją! Esu, biją! Co się stało? Chciałem w nich wbiec, żeby tą moją śmieszną bronią ich zaatakować. Dobra, jest okej. Okay. Żyjesz? No, niby. Dobra, ja niestety idę na piechotę, znaczy na oponę. Ale jestem już blisko. Dobra, spotkamy się pod zadaniem. Dobra, nie jest źle, powiedzmy. Jedę po drabinę. I wchodzę gdzieś, żeby podnieść zadanie. Jestem. To jest szafka z bronią. A już tu jesteś, tak? What? Powiedziało zadanie. O kurde, ja tu walczę. Kamil, pomóż. No, już jadę. Pędzę, jak tylko mogę. Dobra, ciśniemy. I co? I gdzie mamy iść? Kielska, no nie wiem, ja podniosłem nam weapons. Nowe zadanie, więc możemy... Jak chcesz, możemy je zrobić teraz. Ale nie, to w ogóle nie po drodze. Którym klawiszem się zmienia pozycję, w której... O, nie widzę. Już zmieniłem zadanie na te główne. Dobra, to lecimy tam, tak? Bo ty podniosłeś, tak, no nie, bo te zadanie, co podniosłeś, to jakieś gówno jest, za przeproszeniem. Tak, ja spoko, ja rozumiem, tylko że chciałem je podnieść, żebyśmy mieli je już, wiesz, do wykonywania... Gdzieś tam w przyszłości, nie? Dobra, to chodź tu. Tu, czyli do ciebie? Tak. Ty nie przyjeżdżałeś przez most? Jakiś kod trzeba, input 8... znaczy ja w ogóle spadłem tam na lód, potem musiałem na piechotę iść, potem walczyłem. Miałem dużo przygód.
Zaimponowałeś mi teraz, Esu. Ja myślałem, że ty już przy mnie jesteś i walczysz i sobie tak walczyłem tutaj sam. Ups. Nie, dobra, jest okej. Tam spadłem. Jest chyba okej. Dobra, ja tu waituję. Z tego się nie da wyjechać? Wyskoczyć czy coś? No nie, nie da się. Próbowałem. Zniszczył się samochód i wszystko. Właśnie dobra. Chyba tamtędy próbowałem, gdzie jesteś. No to tam tak. Porzuciłeś swoje auto, dokładnie, więc na to by wypadało. Na to miejsce. Dobrze, lecę już do ciebie. I tutaj, Hugo! Powietrze. Bim. Dobra. Wcisłem tu coś. Tu coś jest? Kradniemy garaż. Znaczy okradamy garaż. Ła, moon buggy i nowy pojazd, Stingray. Nowy? Tak. Nie, możliwość. Deploy. Teleport. Deploy the motherfucker. Wow! Jakie zajebiste! Poczekaj na mnie! Jakie piękne! Zajebiste, ty mogę śmigać. Ej, to też ma działko. Też na dwa ma działka. To ma dwa miejsca. Mimo wszystko. Nie doceniam tego S-u. Dobra, chodźmy. Kurde, jak w Star Warsach. Ale czekaj, find David Pickle, jakiegoś Davisa Pickle, ale to w ogóle źle lecimy. Prawo. W sensie gdzie? Znaczy, no tam gdzie na mapie masz zaznaczone, tak trochę w prawo. Ej, my chyba mamy turbo w tych innych autach. A w tym dobra. Na przykład jest inne turbo, patrz. O stary. O stary. F. No cóż. Fajnie. Próbowałem, Esu. Super zabawa. Czekam tu na ciebie. Bo to jest właśnie to, o czym miałem ci zacząć mówić, a zacząłeś coś krzyczeć. Więc przerwałem. Ale ja nie zdążyłem. No, F to jest... Ogólnie F-em używa się supera pojazdu i w tym przypadku to jest podnoszenie się do góry. Więc możemy tym przeskakiwać ogromne dystanse. Rozumiem. Teraz już rozumiem. Idziesz gdzieś tam do mnie? Wciska, czy... tak? Tak, F. Dobra, a w ostatnim momencie, przed tym lotem, przed tym skokiem? No nie, to trochę trwa to F i możesz go nawet używać chyba na raty. No? Nie, na raty nie. Rat. Okay. W sensie, jak raz lekko podskoczysz... Dobra, kameruj to, stary. No właśnie, nie udało, no. Ale myślę, że... fuck! Że tym razem się starałeś. Fuck, czemu ja spadam? Teraz się starałeś. Ej, może ja po prostu pójdę do przodu i nas przeniesie, co? Weź mi... No, zrób tak. LOL? To? Muszę być? Zginąłem. Nie wiem, co się stało, Co się stało? Wjechałem do garażu i chciałem wyskoczyć z pojazdu i chyba zginąłem, bo głowa mi utknęła w tym. Zginąłeś? Tak, zginąłem, bo głowa mi utknęła. Lecisz już do mnie, nie? Widzę cię. Tak. Trzecie podejście. Yeah! No właśnie, i tu podskoczyłem i mnie zabiło. Matko, ta gra. Jak tam z czasem jesteśmy? No, myślę, że po przeniesieniu się do tej lokacji możemy się ładnie pożegnać. Ej, podobał mi się odcinek, było fajnie, zabawnie. Zdecydowanie. Bugger off, go away. Niech Zarpedon przygada tutaj, co mam przygadać. Czekaj, siadam z tobą. Nie mogę z tobą usiąść z jakiegoś dziwnego powodu. Co ty robisz? O, jest mój. Ty zespawnowałeś go, czy on tu był wcześniej? Nie wiem, ty go zespawnowałeś. Ja go zespawnowałem, ja bym go tak nie zespawnował. Zespawnowałeś go tak. Dobrze, Esu, kończymy? Tak, no znaczy cały czas gadają, więc tak dziwnie kończyć. Konnichiwa, Tiny Tina. Dobra, możemy kończyć, także dziękujemy wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z naszej wspólnej serii z Borderków. Kolejny już u mnie na kanale, kolejny znowu u Kamila. Także siemanko wszystkim. Dokładnie, do zobaczenia jutro u Esa na kanale, a playlistę znajdziecie w opisie do filmiku. Pa, pa, pa. A, bye, bye.